Mamy dany prostokąt o polu równym 42xy do 3, czyli to wyrażenie, które tutaj mamy w tym prostokącie, oznacza jego pole, właśnie to jest właśnie pole prostokąta. No, a jego wysokość jest równa 14xy. I teraz pytanie brzmi: ile musi wynosić jego długość, żeby pole było 42xy do 3, jeżeli wysokość jest równa 14x razy y? No, jak zwykle zachęcam, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to rozwiązać. No dobrze, no jak obliczamy pole prostokąta? Powiedzmy, że długość oznaczymy sobie literką D, żeby nie przepisywać długości cały czas. No to jak obliczamy pole prostokąta? Pole prostokąta obliczamy w ten sposób, że mnożymy długość przez wysokość, w tym wypadku ona jest równa 14xy, po prostu mnożymy długość jednego boku oraz długość drugiego boku. No, i dostajemy w wyniku pole. Wiemy, że w wyniku dostaniemy 42x razy y do trzeciej. No dobrze, no to jak teraz obliczyć d? Żeby obliczyć d, no to wystarczy obie strony tego równania podzielić przez ten współczynnik 14xy, to może ja przepiszę sobie to równanie i podzielę przez 14xy. Czyli tutaj mam 14xy. I dzielę przez 14xy i to samo po prawej stronie, czyli po prawej stronie było 42xy do trzeciej i też podzielę przez 14xy. No i teraz widzimy, że tutaj nam się to wyrażenie skróci po prostu i po lewej stronie zostanie nam po prostu d. d równa się ile. No teraz, żeby obliczyć, co ma być po prawej stronie, no to muszę wykonać to dzielenie. No to najpierw podzielę te współczynniki liczbowe. 42 podzielić przez 14 to będzie, to będzie 3. Dalej, mam x podzielić przez x, to to się po prostu skróci. x i x się skróci, i wystarczy jeszcze tutaj wykonać dzielenie y do trzeciej przez y. Ile to jest y do trzeciej podzielone przez y? To będzie y do kwadratu, bo to będzie y do potęgi 3 odjąć 1. Tutaj mam potęgę 3, tu mam potęgę 1, ta sama jest podstawa, czyli to będzie y do. 3 odjąć 1, czyli y do kwadratu. No i to jest rozwiązanie zadania. D jest równe 3 razy y kwadrat.